Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda Westerplatte Czyta Leszek Filipowicz Produkcja audioteka.pl Zjazd legionowy Kraków 6 sierpnia 1939 roku Gwałt zadawany siłą musi być odparty a gdy w czasach dzisiejszych słowa pokój i wojna naprzemian są na ustach świata, my stwierdzamy cenimy i szanujemy pokój tak jak inne narody. Ale nie ma takiej mocy, która by nas przekonała, że pokój to jest takie słowo, które dla jednych oznacza brać, a dla innych dawać. I niech nikt nie sądzi, że nasza miłość ojczyzny ma mniejsze prawa lub mniejsze obowiązki, aniżeli jego miłość ojczyzny przed tą pomyłką. Ostrzegamy. Edward Rys-Śmigły, Marszałek Polski. Rozdział pierwszy. Stary świat odchodzi. 25 sierpnia 1939. Gdańsk. Wojskowa składnica tranzytowa na Westerplatte. Godzina ósma. siedemnaście. Już go widać. Już płynie. Prosto na nas, Bach-Bach. Zaraz wszystko się zacznie, powiedział podporucznik Kręgielski. Forteca pod pełną parą. Mruknął Sobociński, jedyny w cywilnym ubraniu wśród wojskowych, a przecież formalnie ich zwierzchnik. Nie żałują węgla. Za pozwoleniem, panie pułkowniku. Zachnął się porucznik grodecki. Był przestarzały już wtedy, kiedy go zbudowali. Po wojnie Niemcy zrobili z niego Hulk, pływające koszary. Dopiero za Hitlera awansował na flagowy okręt Kriegsmarine. Na chwilę, dziś szkoli uczniaków. I nie chodzi na węgiel, tylko na ropę. Nie przeczę, przyjacielu. Sobociński oderwał oczy od lornetki. Jednak dali mu eskortę, jakby na pokładzie był sam Firer. Spójrz. Wyciągnął rękę. Ma dwie wieże. Działa ze 300 mm, nie licząc kilkudziesięciu pomniejszych, przy których wasza prawosławna siedemdziesiątka szóstka jest jak paczka na mochy. Co z tego? Grodecki śledził ruch nadciągającego wroga z taką uwagą, jakby chciał wtłoczyć okulary w oczodoły. Skoro z tych dwieście osiemdziesiątek ósemek nigdy w nic nie trafił. Naprawdę? Zdziwił się Sobociński. Na Jotlandach, albo jak szkopy mówią, w bitwie na Skageraku, sam dostał pociskiem. Ha, nie taki znowu straszny, jak go malują. Stali w lasku na północnym brzegu półwyspu, nieopodal chronionych nasypami magazynów amunicyjnych, chłonąc słony oddech morza i pisk mew i wypatrując wroga. A ten widoczny był w całej pełni. Pancernik Schleswig-Holstein szedł równym zachodnim kursem. Zbliżał się. Wyniosły z dwoma kominami, dwoma masztami, nad budówkami rozszerzającymi się kilkanaście metrów nad pokładem, szeroko osadzony w wodzie. Na pokładzie dostrzec można było szeregi marynarzy Kriegsmarine w białych czapkach i bluzach, wyprężonych w postawie zasadniczej. Za pancernikiem jak cienie podążały cztery trałowce. W pewnej chwili jednak zrobiły zwrot na wschód, do Piławy. Wizyta, jak pewnie wiecie, jest kurtuazyjna, uśmiechnął się Sobociński. Ma potrwać tylko do niedzieli. Potem może zaczną do was strzelać. Z niemiecką kurtuazją, prosto w plecy, rzekł Kręgielski. To jak znak rozliczenia! odezwał się milczący dotąd porucznik pająk. Nie znamy dnia ani godziny. Jesteśmy na to gotowi od trzech lat uciął kapitan Dąbrowski, opuszczając lornetkę i odsłaniając głębokie zmęczone oczy. A za defetyzm w składnicy można zarobić kulę szybciej niż od Niemców dodał, uśmiechając się samymi kącikami ust. Tylko po tym lekkim drgnięciu warg poznali, że żartował. — Już po niego płyną. — Na wyścigi! — zamruczał Grodecki. Z Farwaser, czyli po polsku z Nowego Portu, wyszły dwa pękate holowniki upstrzone kolorowymi chorągiewkami nazwisających z masztów linach. Płynęły szybko, pozostawiając smugi dymu. — Albert Forster i Dancyk! — ciągnął Grodecki, szef całej techniki składnicy i zarazem adiutant dowódcy. Diabeł im siedzi w silnikach. Pancernik szybko zrzucił cumy i dymiące holowniki wciągnęły okręt w głąb portu, mijając molo wschodnie i latarnię morską. Sobociński obrócił się do oficerów, strzepując igły z nienagannie czystej marynarki. Panowie, czas na mnie, powiedział. Nie mogę pokazać Niemcom, że jestem tu z wami oficjalnie. Nie powinieneś czasem witać szwabskich gości po drugiej stronie kanału? zapytał Grodecki. Wizyta kurtuazyjna, więc na pokładzie nie może zabraknąć przedstawiciela naszego komisariatu. Wymigałem się. Zresztą Niemcy i tak nie wpuściliby na pokład <taki> takiego starego szpiega jak ja. Minister Chodacki musi sobie poradzić sam. Pójdę już. Obejdź nowe koszary lasem koło wartowni numer cztery, odezwał się Dąbrowski. Ostatnio Niemcy dzień i noc obserwują plac sportowy za kanału. Mało im ślepia nie wyskoczą. Będziesz tam jak na dłoni. Przepuszczą mnie przez bramę kolejową? Zostawiłem samochód w lasku koło Wisła ujścia. Dlaczego nie? Najsarek cię znam. mruknął Kręgielski. My też chodźmy. Zakomenderował Dąbrowski. Stąd nic już więcej nie zobaczymy. Gdzie będzie lepiej widać? Ze stanowiska obserwacyjnego albo z nasypu schronu koło drugiej wartowni. Zobaczmy. Ty, mały, nie idziesz. powiedział Dąbrowski do Kręgielskiego. Sprawdź najpierw posterunki czwarty, piąty i szósty. Zbierz meldunki od wartowników, czy nie było niemieckich zaczepek. Dopiero potem wracaj do nas. Na drugą część widowiska. Neufahrwasser, nabrzeże oliwskie, godzina dziewiąta dwadzieścia Wolne miasto Gdańsk czekało na okręt jak na zbawce. Z rozwiniętymi, powiewającymi na wietrze czerwonymi flagami z krzyżami i koroną, z budynkami udekorowanymi morzem chorągiewek i proporców, z czarnym, łamanym krzyżem. Na zielone trawniki koło stacji pilotów i latarni morskiej wyległy całe tłumy gdańszczan. Najpierw szły, potem pędziły, dopadały na brzeży, krzycząc, wiwatując, pozdrawiając, świętnym hajl i wzniesionymi rękoma. A potem towarzyszyły Szlezwigowi, od kiedy minął boję wejściową do portu i majestatycznie przesuwał się wzdłuż wybrzeża. Z prawej strony nabrzeża okręt mijał dźwigi i ceglane budynki portowe. Z lewej miał ceglany mur na wzniesieniu, za nim nieprzenikniony las drzew. Zagadka i pułapka. Zielony masyw oblany wodami kanału, za którymi kłębił się gdański tłum. Wojskowa składnica tranzytowa Westerplatte. Lesisty skrawek Polski w sercu wroga. Na nabrzeżu oliwskim przy solnych spichlerzach, wzniesionych z czerwonej cegły jak krzyżackie kaplice, czekał rozwieszony wielki transparent Wilkommen Schleswig-Holstein. Pod nim zgromadziły się delegacje i poczty sztandarowe, a także kierownictwo gdańskiego NSDAP, zwarte oddziały SA, weterani ze związków, orkiestry. Tłum falował i krzyczał, napierał na kordon policji szupo w szaro-zielonych czakach na głowach ozdobionych trupimi główkami, jak u huzarów śmierci. Orkiestra zagrała hymn Wolnego Miasta Fierdancek, powolny, melodyjny, mdły. I nudny jak cały status Gdańska, będącego od traktatu w Wersalu czymś dziwnym. Bo ani miastem polskim, ani niemieckim, ani tym bardziej suwerennym państwem. Freie Stadt Danzig. Mnogie głosy pochwyciły w uniesieniu. Kennst du die Stadt am Bernsteinstrand? umgründ von Evger Walderband, Wo schlanke Giebel streben, Empor zum Sonnenschein, Ja, sollt ich fröhlich leben, In Lanzig müßts es sein. Ledwie przeleciały wszystkie zwrotki, wybuchła wrzawa, a muzykanci zaczęli grać hymn Rzeszy. Teraz śpiewali wszyscy: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt. Wenn es stets zu schütz und Trütze, Brüderlich Zusammenhalt. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland Deutschland über alles iba alles in der Welt Westerplatte Południowy mur nad kanałem portowym godzina 9:55 Patrzyli na to wszystko z podwyższenia przy murze osłoniętego gałęziami młodych dębów rosnących gęsto po polskiej stronie ogrodzenia Widzieli jak na zakręcie pięciu gwizdków holownik Dancyk obracał szlezwika Holsteina dziobem do wyjścia z portu. Spuszczono z niego dziesięć łodzi, a potem podciągnięto do nabrzeża Oliwskiego. Było już dobrze po dziesiątej, kiedy dobił do niego lewą burtą. Gdański tłum naciskał na kordony policji. Ci najgorliwsi, którzy nie mogli widzieć ceremonii przemawiającego prezydenta Senatu, parady i defilady oddziałów SA, włazili na latarnie, na dachy magazynów, czasami wygrażali pięściami, wymachiwali rękami w kierunku składnicy, ale ich okrzyki nie dolatywały przez kanał. Może nienawiści, powiedział w zadumie porucznik Pająk. A my sami, otoczeni ze wszystkich stron. Dalej za Motławą są nasi, mruknął Dąbrowski. Nie bójcie się, korpus generała Skwarczyńskiego da popalić, jeśli zrobią jakąś rozróbę. Zaszeleściły krzaki, poniżej podwyższenia wychyliła się głowa podporucznika kręgielskiego. Melduję posterunki sprawdzone, żadnych prowokacji. Niech pozostaną cofnięte z nadkanełu, zdecydował Dąbrowski. Sam zamelduję o tym dowódcy. To nie wszystko, panie kapitanie. Senat Wolnego Miasta ustanowił dziś Forstera głową Gdańska. Spotkałem Rasińskiego, właśnie podali przez radio. Złamali konstytucję miasta, pokiwał głową Grodecki. Nie pierwszy raz, nie ostatni. No, koniec oglądania szwabów. Do czasu wydania kolejnych rozkazów obowiązuje pogotowie. Zeszli kolejno z podwyższenia. Dąbrowski na końcu jak ostatni obrońca placówki. Nie widział już, zresztą nie miał jak, kolejnych aktów ceremonii, przemówień gdańskich senatorów oraz wizyty bladego ministra, komisarza generalnego Rzeczypospolitej w Gdańsku, Mariana Chodackiego, prowadzonego pod lufami działu wzdłuż paleru prezentujących broń marynarzy. Zaproszono go potem na kieliszek szampana, wypity pod drwiącym wzrokiem niemieckich oficerów. Minister pełnomocny milczał, nie uśmiechał się, jakby liczył dni pokoju, które jeszcze pozostały. Dąbrowski nie widział też, kiedy na ląd zszedł komandor okrętu Gustaw Kleikamp, by w asyście kompanii honorowej złożyć wieniec pod głazem pomnikiem poległych marynarzy z krążownika Magdeburg na Skagerak. Plac. Na cmentarzu garnizonowym w Oliwie, gdzie była ich kwatera i stała poświęcona im tablica, nie pojawił się ani jeden Niemiec. Nowe koszary na Westerplatte. Godzina 11:08. Dąbrowski wracał w cieniu pancernika, którego maszty i wieżyczki wyrosły nagle nad gęstym lasem koło bramy głównej jakby zazdroszcząc sosnom i dębom. Kapitan szedł pod ostrzałem lornetek niemieckich obserwatorów, ulokowanych po drugiej stronie kanału, w spichlerzach firmy Anker, na dźwigach, zapewne też na latarni morskiej. Dzień po dniu ich czujne szkła śledziły teren składnicy. Rozstawianie posterunków, zajmowanie stanowisk, żołnierskie zbiórki i apele wszystko dostrzegały drapieżne oczy ślepiące z okien i otworów, za neogotyckich szpikulców i iglic kościoła oraz starych kamienic w Neufahrwasser. Doniesienia były spisywane i wysyłane w raportach szczegółowych, jak cyrograf do abwery, do Gestapo, do kwatery niemieckiej armii i nie wiadomo dokąd jeszcze. Dąbrowski szedł obok wartowni numer dwa, szarej betonowej budowli otoczonej klombami kwiatów. Kiedy podążał niczym w kurorcie dróżką wysypaną białym żwirem, jego wzrok łagodziły i przyciągały trawniki klomby, hortensji i gardenii, wysoko pnące się róże przy ścianach wartowni. Przed sobą miał nowe koszary, a znacznie dalej za nimi pod lasem gospodarstwo Mikołajewo i sad owocowy, a także ogrody warzywne założone jeszcze za czasów, kiedy komendantem składnicy był major Stefan Fabiszewski. Dalej, bliżej koszar, po prawej, minął plac sportowy, boisko do gry w piłkę i korty tenisowe. Naprawdę, całkiem jak na wczasach. Uśmiechnął się sam do siebie. Róże i inne kwiaty maskowały śmierć. Za misternymi oplotami skrywały strzelnice bojowych kabin pod wartowniami, koszarami i willą oficerską. Teraz już nie zwracał uwagi na kwitnące róże, przekwitające hortensje i mieczyki, na wrzosy zapalające się ciemnofioletowymi plamami kwiatów dalej, w lesie oddzielającym bocznicę kolejową od placu przed koszarami. Zamiast nich widział kąty ostrzału. Z wartowni numer sześć pod nowymi koszarami na plac sportowy i stare koszary, z wartowni numer dwa na kanał, nowy port i bramę główną, a z wartowni numer trzy pod willą podoficerską na północ i południe. Sam wszystko ustalał słabiszewskim. Okrężny system obrony wartowni miał nie przepuścić żadnego Niemca. Zamykał krąg śmierci wokół nowych koszar, pozwalając na sześć godzin obrony. Do odsieczy. Kapitan wszedł do nowych koszar przez wejście, które z góry osłaniał kamiennymi skrzydłami orzeł, wyrzeźbiony w piaskowcu przez Konrada Szednickiego. Wspiał się po kilku schodach i znalazł się na podwyższonym parterze w pomieszczeniach dowództwa. Stał tu wartownik, a przed nim szczupły i wąsaty żołnierz, jakby skrojony do noszenia munduru. — Tak jest. Człowiek do uniformu, nieodwrotnie. Zasalutował przepisowo, stukając obcasami. Dąbrowski odsalutował. — Panie kapitanie, starszy ogniomistrz Piotrowski melduje kłopot z zaopatrzeniem składnicy. — Proszę. Dąbrowski ruchem ręki zachęcił go do wejścia do pokoju dowodzenia. Zanim jednak Piotrowski ruszył z miejsca, z otwartych drzwi na taras wyszedł oficer o młodym, gładkim obliczu. Wyglądał na wiecznie zatroskanego, bo takie też było zadanie kapitana Mieczysława Słabego, naczelnego lekarza placówki. Był trochę rozstrzęsiony po drodze, zgasił niewypalonego do końca papierosa w metalowej popielniczce na korytarzu. Ale komu nie udzielały się nerwy w tych ostatnich dniach sierpnia. Panie ogniomistrzu, poczekajcie. Dąbrowski pchnął drzwi do pokojów dowództwa. Pozwól mówić ogniomistrzowi, ja potem rzekł nieoczekiwanie kapitan słaby w cztery oczy. Oczywiście. Dąbrowski wszedł do pomieszczenia, siadł przy dębowym stole i wyciągnął papierośnicę, ale słaby pokręcił głową, podobnie Piotrowski, zbrojmistrz składnicy. Panie kapitanie, odezwał się, melduję, że Niemcy przejęli na stacji troil wagon z uzbrojeniem dla nas. Ten sam, który szykowałem przedwczoraj w polskim komisariacie w Gdańsku, z majorem Krukierkiem. Ktoś zdraził, mruknął Dąbrowski. To już nieważne, masz, czytaj. Słaby położył na stole szeroką płachtę gazety Danziger Posten ozdobionej w nagłówku zarówno stylizowanym widokiem katedry miejskiej i herbu Gdańska, jak i łamanymi niemieckimi krzyżami. Czy Polska chce zapowiedzianą przez jej generałów wojnę rozpocząć w Gdańsku? Litery artykułu krzyczały i szczerzyły zęby, kiedy kapitan przeleciał po nich wzrokiem. Przechwycono wagon broni, który pod pozorem transportu żywności był przeznaczony dla Westerplatte. Do jakiego stopnia mieszkający w Gdańsku Polacy są już zaopatrzeni w broń? Rozumiem, że mamy ambaras jak jasna cholera. Niczego nie rozumiesz uciął słaby. W tym transporcie było wyposażenie mojej sali chirurgicznej, wszystkie narzędzia, stół operacyjny. Bez tego mogę leczyć bóle głowy, sraczkę i wrzody. Powiedz mi sam. I jak zajmować się ludźmi z ranami postrzałowymi? Mam wyjmować kule gołymi rękoma? Czym? Widelcem? Nie jestem komendantem składnicy, tylko dowódcą kompanii wartowniczej. Zaraz. To jest. Dodatek specjalny forpostena, numer dwunasty, ale z wczoraj. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Od poniedziałku Niemcy zatrzymują całą naszą pocztę. To przyniósł młody duzik. Cały Gdańsk o tym trąbi. Zatem w komisariacie też wiedzą. Panie kapitanie, meldował Piotrowski. Brakuje nam amunicji i LKM-ów, żeby chociaż. Z dwa zapasu, bo te co mamy ciągle zacinają się od wilgoci. Prawie nie ma też drutu kolczastego, ale to nie wszystko. Jest za mało zapalników do siedemdziesiątki szóstki, bez tego cała armata na nic. Zamienili wtedy, w ostatnim transporcie. Pamięta pan, panie kapitanie, będziemy bez obrony. Wszystkie dodatkowe szły w tym wagonie, który nakryli na stacji w Nowym Porcie. Meldowaliście o tym majorowi? Był niedostępny. A. A za pozwoleniem, panie kapitanie, czas już nie ucieka, tylko leci. Dlatego przyszedłem tutaj. Sam mu powiem. I tak trzeba zadzwonić do komisariatu, a do tego upoważnienia ma tylko Henek. Dziękuję. Wracajcie do zajęć. Dąbrowski wstał z za stołu chmurny, ale słaby. Wcale nie chciał odchodzić. Coś jeszcze? Kuba. Ja słaby patrzył mu prosto w oczy. Ja tylko ch chcecie naprawdę cholernie prosić, żebyś nie lekceważył tej sprawy. Wiem, że wy, frontowi oficerowie, lekceważycie potrzeby zaplecza. Co mam tam jakiś łapiduch? Ale bez narzędzi, no, co ja mogę, jeśli wybuchnie wojna? Mam tyle prochów, co apteka na jakimś zapchlonym berdyczowie, aspirynek, kogutka i węgiel na sraczkę. Brakuje pierwszej pomocy, kamfory, strofantyny, strychniny, lobeliny. Samej morfiny zostało mi może kilka fiolek. Cholera! Aż dziwne, jeszcze dwa tygodnie temu miałem ich pełne pudełko. Sugerujesz, że ktoś? Czy mam przeprowadzić śledztwo? Nie, lekarz spuścił wzrok. Nie trzeba. Nie ma czasu zresztą. Sam sprawdzę. Może dałem Wysockiemu albo zapomniał zwrócić. Na razie nie róbmy z tego sprawy. Bądź pewien, że zrobię wszystko, żeby wydobyć od nich ten transport. Głowa do góry, mieciu. Idę zaraz to załatwiać z komendantem. pod willą oficerską 5 minut później Majora Henryka Sucharskiego nie trudno było znaleźć. Wysmukły w nienagannym mundurze przyozdobionym krzyżem virtuti militari, ściśnięty w tali pasem oficerskim i w naciągniętych na dłonie brązowych ciasnych rękawiczkach, przechadzał się alejkami wśród kwiatów. W prawej ręce trzymał smycz, na której prowadził ulubionego doga Erosa. Zwierzak był ciemny, prawie czarny. Dąbrowski, miłośnik dobrych koni i jeszcze piękniejszych kobiet, powiedziałby, że kary, ale tak rasowy i wychuchany pies na pewno miał inne, własne określenie na maść. Trzy kroki za majorem dreptał jego ordynans. Legionista Józek Kita co chwila przygryzał wargi, jakby bawiła go ta cała sytuacja. Mewy... Łażące po trawie obok alejki zerwały się z łopotem skrzydeł na widok psa. Stający z boku, plutonowy Adolf Pecelt, aż podskoczył. Zasalutował regulaminowo, a potem niefrasobliwie wytrząsnął z kieszeni garść okruchów, którymi karmił ptactwo. Sucharski nie zwrócił na niego uwagi, dostrzegał tylko Dąbrowskiego. Przełożył smycz do drugiej ręki, podniósł wzrok. Coś jakby zdumienie zarysowało się na jego zaciętej twarzy. — Heniu — powiedział bez ogródek kapitan — Niemcy przejęli nasz transport uzbrojenia na stacji Troil. Ten, który kazałeś przygotować Piotrowskiemu. Przepadły ckm a -y, amunicja, a co gorsza rzeczy naszego doktorka i zapalniki do prawosławnej. — Zastanawiałem się już — mruknął major — Jakie jeszcze atrakcje przygotowali dla nas Niemcy w dzień tak wielkiego święta? Spojrzał w kierunku kanału i sterczących nad lasem masztów pancernika. Jakim jest przybycie tej pływającej baterii? Niedobrze, ale cóż, na wszystko trzeba być przygotowanym, jak się jest komendantem takiej placówki. I. i co w związku z tym? Nie rozumiem. I co w takim razie wymyśliłeś? Dąbrowski zgryzł w sobie złość jak orzech. On? Wymyślił? Dobrze powiedziane. Był przecież dowódcą kompanii wartowniczej i zastępcą. I, I miał na głowie jeszcze wiele innych zajęć i spraw, którymi nie chciał albo nie miał czasu zajmować się komendant składnicy. Wojna wybuchnie lada godzina, odparł. Więc każda pomoc się przyda. Musisz zadzwonić do komisariatu, do Sobocińskiego albo do majora Krukierka, żeby przygotowali nam kolejny transport. I myślisz, Kuba, że Niemcy znowu go nie przejmą? Tym razem nie damy im takiej możliwości, sami go odbierzemy. Jak? Poślemy samochód z dwoma ludźmi w cywilu. Tak po prostu? A jak go Niemcy zatrzymają i nie zatrzymają? Jak to? Wyślemy takich ludzi, którzy nie dadzą się zatrzymać. Kogo mianowicie masz na myśli? A choćby Gryczmana albo Budera i Trele. Buder jest dziś rozprowadzający, ma Gryczman nie wiem czy nie na przepustce. Znajdziemy innych, choćby Pod Podoficera rezerwy? No nie wiem jego Bronę. O, wiem, twój zaufany człowiek, ale nie zna Gdańska. I tak trzeba najpierw zadzwonić do komisariatu, dowiedzieć się co i jak, zamówić transport. Tylko ty możesz. Wiem o tym lepiej od ciebie. Major przywołał kitę, oddał mu smycz psa. Kochany, zaprowadź rosa do pokoju, a potem pędź do centrali w koszarach. Niech mnie połączą z komisariatem w Gdańsku. Na mieszkanie, tak. Spraw się. Wyciągnął dłoń, jakby chciał poklepać yy, kite, ale tylko położył dłoń na głowie doga i skinął na kapitana. A gdzie twój drugi pies? zapytał Dąbrowski. W niełasce? Dokładnie tak jak mówisz. Chciał mnie draniu gryźć. Niedobry, no to siedzi. Do mnie, kuba. No, chodź do mnie. Nie będziemy mówić tu na oczach. Nie skończył. Wiadomo, że chodziło o Niemców, choć przecież tutaj, w alejce, tamci mogli co najwyżej śledzić ich przez lornety. Mieszkanie komendanta w Willi Oficerskiej, godzina 11:53 To był naprawdę wielki szpas, że Sucharski zaprosił Dąbrowskiego do prywatnego mieszkania na piętrze Willi Oficerskiej. Otworzył drzwi, przepuścił kapitana do chłodnego, wytwornego wnętrza. Budynek, wysoki, z balkonem, kryty czerwoną dachówką, przypominał czasy, kiedy Westerplatte było jeszcze pensjonatem. Na dole znajdowały się kasyno oficerskie i mieszkanie Dąbrowskiego, na piętrze zaś, za drzwiami ozdobionymi witrażem, szeroki i jasny apartament komendanta. Dębowe stoły, fotele i machoniowe szafy na wygładzonych parkietach, żelazne świeczniki i lampiony, choć przecież był tu prąd, wszystko to błyszczało bez śladu kurzu, i sprawiało, że Dąbrowski, który przyszedł w służbowym mundurze, poczuł się obco jak jakiś petent albo jak dama zaproszona w gościnę. Nie tak dawno temu, kiedy był jeszcze porucznikiem 29. pułku strzelców kaniowskich, też zapraszali nielegalnie do koszar takie damy, które nie mogły spodobać się dowódcy i wojskowym komisjom. Bez podtekstów, wyłącznie wyzwolone nauczycielki i urzędniczki. Z pewnością czuły się podobnie wprowadzane pokryjomu do pokojów oficerskich. Słucharski siadł w fotelu przy okrągłym stoliku, przestawił z szafki czarny, bonitowy aparat telefoniczny, przysunął go bliżej i czekał. Kapitan siadł na wprost niego. Który to już raz szykują prowokację? — zapytał Słucharski. Raczej wojnę. Za bardzo się zbroją w Gdańsku. Nie, nie wywiniemy się. Nie przerażacie to? Wstąpiłem do wojska, żeby się bić, nie politykować. Bić się o każdy z krawek Polski, zwłaszcza o ten. Okupę piachu. Z majorem Fabiszewskim przerobiliśmy ten kurort na twierdzę. E, wiele znaczącą dla Niemców i dla Polski. Zadzwonił telefon. Odebrał oczywiście słucharski. Przez chwilę słuchał, potem powiedział płynną Niemczyzną. Guten Tag, Westen am Apparat. Przerwał. Ja, ja, ich habe die Buchse nicht bekommen. Znów chwila milczenia. Nach Königsberg geschickt. Großvater, Abholung sofort personlich. Ja, ja. Dzień dobry, zachód na linii. Tak, tak. Nie dostałem pudełek, wysłane do królewca. Świetnie, odbiór natychmiast osobiście. Tak, tak. Słuchał, słuchał, wreszcie odłożył słuchawkę ciągle, spokojny i ponury. No. To mamy naszą dostawę. Pracownicy o wszystkim wiedzieli wcześniej, ale nie chcieli dzwonić, bo wszystkie linie na posłuchu. Amunicja i lekkie karabiny maszynowe będą przewiezione jeszcze dziś samochodami dyplomatycznymi do budynku komisariatu. Czekają na odbiór wieczorem. Pośle tam chorążego Bronę i jeszcze kogoś. Może jeszcze kitę? Prychnął kapitan. I Lamkego z kasyna... Jeśli mam kogoś wybrać, to ludzi, do których mam pełne zaufanie. Gawlicki i Dejk byli w Gdańsku i szwargoczą po niemiecku. Sucharski pokręcił głową i podniósł słuchawkę. Centrala? Łączcie z podoficerem dyżurnym. Tak, tu komendant rzucił wściekle. Niech mi się tu zaraz stawi chorąży brona. Ach tak? zawiesił głos. Chory! Nie, nie szarpcie go, niech zostanie. To kogo proponowałeś? zapytał, odrywając słuchawkę od ucha. Kuba, do ciebie mówię: Gawlicki i Dejk. Niech mi się zatem zameldują zaraz w willi oficerskiej. Galicki, Gawlicki i ten cały kapral Dejk. Sierżant Dejk poprawił dowódcę Dąbrowski. Co za różnica. Dowódca powinien znać stopnie podkomendnych równie dobrze jak ich kariery. Nie pouczaj mnie. Bardzo proszę. Długą chwilę siedzieli w milczeniu. Czekali. Dąbrowski patrzył po ścianach, wszystko urządzone z przepychem, jak w ziemiańskim dworze, szable skrzyżowane na gobelinach, zdjęcia sucharskiego z polowania z psem, w saniach, jakiś herb, nie rozpoznawał go. — Co jest ty snobizm? Na ścianach portrety wozów, Prezydent Wojciechowski, z boku Mościcki, dalej generałowie Haller, Sikorski. — Brakowało portretu marszałka Piłsudskiego. Czyżby wisiał kiedyś tam, gdzie teraz widniał biały prostokąt między obrazami? Wreszcie ktoś zastukał do drzwi, delikatnie, bardziej jakby drapał albo pocierał czymś o drewno. — Wejść! — rozkazał major. Chwilę później w szparze zamajaczyło gładkie, prawie chłopięce oblicze kity, ordynansa sucharskiego. Panie majorze, przyszli sierżant Drake i sierżant Gawlicki, czy. Niech zaczekają w przedpokoju, prychnął major. Sam do nich wyjdę. Wstawał powoli, jakby w ogóle nie zależało mu na czasie, a ten przecież pędził jak wicher. Nie ustawał. Major sięgnął po czapkę, pomału wyszedł, podniósł rękę, przywołując w ten sposób Dąbrowskiego. Wyniosły gest. Kapitan przygryzł wargi. Innym razem czułby się urażony, ale taki już był komendant. W przedpokoju Sucharski starannie zamknął za sobą drzwi, jakby nie chciał, żeby jakikolwiek obcy wzrok zaburzył spokój wychuchanego idealnego wnętrza jego mieszkania. Sierżanci już czekali chudy Władysław Dejk i postawny Michał Gawlicki. Ze szczeciniastym, przyciętym krótkowąsem kierownik elektrogeneratora do przetaczania wagonów kolejowych. Chcieli się zameldować, ale dowódca uciął to ruchem ręki. Spotykamy się tutaj, bo sprawa jest poważna. Panie Gawlicki, proszę przygotować do jazdy furgon, zatankować. Pomoże wam w tym, mój kierowca Cirocki. Powinien być w koszarach. Pojedziecie w cywilu do komisariatu generalnego w Gdańsku odebrać dla nas y, transport. Wszystkiego dowiecie się na miejscu od majora Krukierka albo od podpułkownika Sobocińskiego. Jakieś pytania? Broń wyda wam starszy ogniomistrz Piotrowski. Wszystko jasne, rzekł Gawlicki. Sprawa pilna będzie załatwiona. Unikajcie zatargów z Niemcami, ale... Nie muszę chyba dodawać, że nie wolno wam się dać zatrzymać. Nawet gdyby trzeba było użyć broni. Tak jest! Gawlicki się uśmiechnął. Nie damy szwabom okazji. Coś jeszcze? Odmaszerować. Zaraz, panie Gawlicki. Tak jest! Proszę powiedzieć Cirockiemu, żeby przygotował też dla mnie junaka. Niech go zatankuje i sprawdzi. Potem jest wolny. Sam poprowadzę. Tak jest! Gdy na drewnianych schodach zadudniły ich ciężkie kroki, major obejrzał się na Dąbrowskiego. Kapitan nie spuszczał z niego wzroku. — Wyjeżdżasz, Heniu? Dziś, w taki czas? — Przecież wrócę. Przekazuję ci dowodzenie. Przez cztery godziny będziesz mógł poczuć się jak prawdziwy komendant. W takiej chwili wojna idzie. — Wiem, że wojna. Że pancernik. Głos Sucharskiego był lodowaty. Dlatego zanim to wszystko się zacznie, muszę no, jeszcze coś zrobić. Nie pytaj, tajemnica. Jak tak, to nic nie widziałem. Oczywiście, miej oczy szeroko otwarte. Zobaczymy się wieczorem. Wszedł do mieszkania, zamykając drzwi. Pół godziny później Dąbrowski oglądał, jak czarny fiat 508 z wojskowym numerem 12938 wyjeżdżał z garażu koło koszar i zmierzał do bramy głównej. Za kierownicą siedział major po cywilnemu w zamszowych rękawiczkach, bez czapki, jechał szybko, nie zważał na nic. Nawet nazwa nisko osadzoną w wodzie sylwetkę szlezwika Holsztajna na drugim końcu kanału portowego. Pancernik Szlezwik-Holstein, Mesa Oficerska, godzina 16.15: Stara kabina oficerska pamiętała jeszcze czasy Kajzera Wilhelma. Wytworne, obite skórą kanapy, obiecywały miękki odpoczynek, stoły nakryte były białymi obrusami, tylko na ścianach z drewnianą boazerią wisiały portrety Firera i dowódcy floty Ericha Redera. Dziwnie nie pasujące do ciemnych, dostojnych plafonów i gzymsów, stanowczo bardziej na miejscu byłby tu wizerunek wąsa tego cesarza i jego oficerów. Mesa? Zalana była ostrym światłem elektrycznym, najmocniejszym nad stołem, wokół którego zgromadzili się na naradę oficerowie. Na krzesłach zasiadali kolejno dowódca wszystkich sił niemieckich w Gdańsku, generał major Friedrich Georg Eberhardt, jego pierwszy oficer sztabowy Fett, oficer łącznikowy komandor podporucznik Hans von Davidson i oczywiście dowódca Szleswiga-Holsteina komandor Kleikamp. Był też delegowany przez Forstera były prezydent Senatu Gdańskiego Artur Greiser. W swoim czarnym mundurze SS z oznakami RF SS i opaską z łamanym krzyżem odróżniał się niczym czarna plama od pozostałych wojskowych. Dla dodania sobie powagi na piersi nosił krzyż żelazny, krzyż Hindenburga, Odznakę za rany, a także kilka pomniejszych, choćby odznakę Sztalhelmu, dawnego Stowarzyszenia Weteranów, obecnie wchłoniętego przez S.A. Panowie! Generał major Eberhardt, szczupły, wysoki, wychowany w pruskiej szkole oficerskiej, wyglądał jak uosobienie spokoju i chłodu. Zebraliśmy się tutaj w sprawie omówienia planów akcji. A przede wszystkim uzgodnienia wsparcia ze strony pancernika Pan zaś, komandorze, został przysłany nam jako pomoc Chciałbym zatem użyć pana okrętu do opanowania i uspokojenia sytuacji w Gdańsku Za pozwoleniem, panie generale, komandor Kleikamp był suchym i zasadniczym człowiekiem Oszczędnym w słowach i patetycznych gestach przed wyruszeniem ze Schwynemünde otrzymałem z dowództwa Sił Morskich Grupy Wschód dokładne rozkazy dotyczące działania okrętu i je właśnie zamierzam wykonać. Jakież to rozkazy, proszę nam zreferować. W pierwszej kolejności zniszczenie polskich baterii koło Oksywia i Redłowa, w tym także dział Ansaldo, o których uprzedza wywiad, zostaną rychło zainstalowane na zachód od Gdyni. Zadanie drugie, ostrzeliwanie portu wojennego we wspomnianym mieście, a także ostrzał baterii na południowym skraju Półwyspu Helskiego. Dodatkowo i po wykonaniu powyższych ochrona Nowego Portu i Gdańska przed atakami. Jednak przyznaję, że widzę w tym wszystkim pewien szkopuł teraz, kiedy już jestem na miejscu. Słucham, panie komandorze. Panie generale, przeszkodą jest półwysep Westerplatte i polska załoga tej całej składnicy. Ta placówka wroga jest za blisko okrętu, blokuje jego ruchy. Zagraża wręcz pancernikowi. Rozumiem, że pańskie oddziały zaatakują ją i zdobędą przed rozpoczęciem działań, a nam zapewnią swobodę. Komandorze, powiedział z uśmiechem Eberhard, wbrew waszym zadaniom nie mamy zamiarów przed czasem określonym jako godzina Y odebrać Polakom Westerplatte. Mamy tylko zapewnić wam bezpieczeństwo z ich strony. Wy zaś potrzebni nam jesteście do opanowania innych celów. Przyznam, że nie wiedziałem, jak wygląda sytuacja w gdańskim porcie. Ten półwysep jest jak klin między nami, a ja mam jasne i czytelne rozkazy z grupy wschód prowadzić ogień z basenu amunicyjnego. Jak mam to zrobić, skoro siedzą tam Polacy? Powtarzam, Eberhard przymknął oczy. Nie mamy zamiaru atakować Westerplatte, gdyż są ważniejsze cele. W takim razie nierealne jest wykonanie rozkazów związanych z ostrzałem Gdyni, Redłowa, Oksywia i Helu. Zajęcie powinno być warunkiem wstępnym i tego będę się domagał od pana, panie generale. Panowie, rzekł niespodziewanie Greiser, ta polska składnica szkodziła nam od lat. Tędy przechodziły transporty i przemyt uzbrojenia dla Polaków w Gdańsku. Stąd podsycano cały opór przeciwko prawowitym Niemcom. Za trzy miliony guldenów Gdańsk stracił piękne kąpielisko, a zyskał wrogą twierdzę w sercu nowego portu. Powinniśmy uzgodnić wszystko, żeby zająć je w pierwszej kolejności po godzinie Y. Ze swojej strony chcę dodać, że szybkie i sprawne uporanie się z tą żałosną polnisze Wirtschaft, która tyle lat pasożytowała na zdrowej tkance miasta, powinno być naszym podstawowym zadaniem. Jestem też pewien, że zostanie docenione w Berlinie taki prezent dla Firera. To oczywiste, panie komandorze. Pewnie będziemy w stanie panu pomóc, ciągnął Eberhardt, jakby nie słyszał słów Greisera. Jednak musielibyśmy w tym celu rozwiązać spory kompetencyjne. Pod czyim naczelnym dowództwem w końcu ma być okręt? Jeśli chce się pan pozbyć tych Polaków tam, za wodą, musi pan wykonywać rozkazy grupy mojego imienia. Słucham tej dysputy chyba muszę zaapelować do waszych sumień. Moi panowie, zagrzmiał Greiser. Kiedy stał, a nawet kiedy siedział w czarnym galowym mundurze SS, sprawiał wrażenie rasowej niemieckiej bestii. Wrażenie jednak pryskało, gdy zdejmował czapkę. Pod błyszczącą, trupią czaszką ukrywała się łysiejąca głowa urzędnika albo spracowanego ojca rodziny. Sprawa usunięcia stąd Polaków powinna być priorytetowa dla nas wszystkich. Od lat ten peryferyjny naród Europy żyje z naszej pracy i trzeba. Ideologia nie należy do tematów tej narady, panie prezydencie, Bruknął Eberhard. Podsumowując, oczekujemy od pana komandora mądrych decyzji. Na czas natarcia na Westerplatte gotów jestem przejść pod rozkazy grupy pana imienia, zdecydował Kleikamp. Proszę jednak, żeby w takim razie natarcie owo stało się priorytetem dla waszej grupy i żebym to ja mógł je zaplanować. Co konkretnie pan proponuje? Uderzenie mojej kompanii szturmowej Kriegsmarine, kiedy nadejdzie godzina Y, poprzedzone ostrzałem z okrętu. Mam nadzieję, że udzielicie mi wsparcia. Nie będzie potrzebne, komandorze. Zdobycie tego skrawka terenu nie okaże się szczególnie trudne. W jakim zakresie, panie generale, czy są tam umocnienia? Polacy mają w koszarach najwyżej stu żołnierzy piechoty. W dwie, no góra trzy godziny musicie się z nimi uporać. Jutro w południe będzie po wszystkim, wtrącił Greiser. Nie spodziewajcie się oporu. Pójdziecie na spacerek i wrócicie na śniadanie. Potrzebujemy dokładnych map z rozpoznaniem terenu, stwierdził Kleikamp. Panie komandorze, chciałbym powiedzieć w zaufaniu. Greiser pochylił się w stronę Kleikampa i lekko powstał z krzesła, jakby siedzieli w birhale. I właśnie zamierzał podzielić się najnowszymi plotkami z miasta, że wywiad prowadzi ważną operację przeciwko Polakom. Dzięki niej otrzyma pan... Najlepsze plany umocnień, a samo Westerplatte zajmiecie spacerkiem. Kiedy dokładnie dostanę te dokumenty? Jestem równie ciekawy tych papierów, odezwał się Eberhard, który wyglądał na zaskoczonego słowami Greisera. To bardzo pilnie strzeżona placówka. Przez wiele lat obserwacja Abwera nie zdołała dowiedzieć się niczego pewnego. Wolałbym uniknąć jakiegoś humbugu. Cierpliwości. Panowie oficerowie, mamy na Westerplatte człowieka, który nie tylko dostarczy szkic umocnień, ale i sprawi, że ten polski kurnik podda się szybko. Będę zdumiony i zobowiązany, panie prezydencie, powiedział Eberhardt trochę uniżenie i jakby na poły szyderczo. Sam pan się zdziwi, co potrafi wywiad szuc, sztafel. My nie rzucamy słów na wiatr. Cóż, rzekł komandor Klejkamp. Jeśli szybko zdobędziemy składnicę, będę wam coś winien. Zatem przekażę pod pańskie rozkazy generale moją kompanię szturmową. To pomoże wam opanować sytuację w Gdańsku. Jestem zobowiązany. Dziękuję panowie. Proszę w takim razie przystąpić do wyokrętowania kompanii i zajęcia stanowisk do ataku. Powiedział Eberhard. Oczekiwałbym pełnego wsparcia ze strony S.A. i policji w Gdańsku. Należy opróżnić nabrzeża w nowym porcie, żeby uniknąć strat, uzupełnił Klejkamp. Za trzy godziny zaczniemy operację, powiedział Greiser. Dziękuję również. Wstawali z lekkim łoskotem krzeseł z zamieszaniem i wtedy do Klajkampa podszedł cichy i dyskretny oficer służbowy. Panie komandorze, pilna depesza. Klejkamp rozłożył papier i zmrużył oczy, odczytując tekst krótki, ale wbijający się w pamięć. Radio depesza 1648 SSD najwyższej tajności. Fall Weiss 26, parowiec godzina czwarta trzydzieści gotów do wyjścia. Zaczynało się. Droga do Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej, godzina 17.38: Spod bramy głównej, osadzonej w ceglanym murze okalającym składnicę, Gawlicki i Dejk ruszyli furgonem prosto na prom, obsługiwany przez polskich robotników, aby przeprawić się do Neufahrwasser koło warsztatów Rady Portu i dróg wodnych. Każdy, kto spojrzałby na mapę Gdańska, zauważyłby, że najprostsza i najdłuższa droga wiodła przez Wisło ujście naokoło miasta. Ostatnie meldunki donosiły jednak, że znajdowało się tam tyle wojska, iż łatwiej było zgubić się samochodem w wąskich ulicach Nowego Portu. Od razu dojrzeli ruch na nabrzeżu Oliwskim, w pobliżu zanurzonego w wodzie cielska Szleswiga Holsteina. Rozwijały się tam tyraliery gdańskiej policji, szupo. Funkcjonariusze w wysokich, zwężających się u góry czapkach bezceremonialnie zagarniali gapiów z nabrzeża, rozkładając ręce, gwizdząc, a opornych strasząc pałkami. Szykują się, mruknął Deik, który siedział na miejscu pasażera. Szwabskie skurwy, syny. Fiat podskakiwał na brukowanych nierówną uliczkach, zabudowanych domkami w pruskim stylu, z ciemnymi belkami przecinającymi się na ceglanych ścianach. Wjechali prosto w Gaze, minęli kościół na niewielkim placu i wpadli zaraz w dość rozległą Paul-Benneckewek. Z lewej strony dojrzeli wyniosłą twierdzę latarnie wisło Ujścia, a koło niej w prześwitach ulic drzewa po drugiej stronie i coś jeszcze. Ciężarówki oraz oddziały gdańskiej policji, ale nie w czapkach, tylko w hełmach, rozlokowujące się koło Mewiego szańca. Gablicki przyspieszył, wrzucił gładko czwarty bieg, był zsynchronizowany, dlatego sierżant nie musiał bawić się pedałem gazu i sprzęgłem. Pędzili, aż ulica zaczęła skręcać w lewo. Z prawej pojawiły się tory kolejowe, za nimi cmentarz, potem park. Gablicki chciał jechać na wiadukt nad torami koło nieistniejącej już od ponad 40 lat bramy oliwskiej, żeby dotrzeć najkrótszą drogą do komisariatu. Placówka mieściła się na ulicy Nojga. Czyli po polsku Nowe Ogrody w dużym domu pod numerem 27. Zwykle docierali tam w kilkanaście minut, ale. Nie dziś? Gdańsk był pełen ludzi w mundurach, jakby miasto postanowiło urządzić militarną prowokację. Wozy konne i samochody tarasowały drogę, wjazd na wiadukt był zastawiony, przejeżdżały przez niego w przeciwną stronę powolne, ciężkie ople Blitz. Nie wszystkie platformy otulone były prezentowymi budami. Na jednej zobaczyli ściśniętych młodych mężczyzn w letnich płaszczach, swetrach, bluzach i czapkach i jechali do nowego portu. Patrz, ilu turystów na sam koniec lata psia ich mać, mruknął Dejk. Kablicki nie odpowiedział. Policjant z szupo już z daleka pokazywał im lizakiem stop. Mieli przepuścić konwój, więc sierżant zastanawiał się, czy stanąć. Prosta sprawa, ale śmierdząca: czy szupowiec, do którego zaraz dołączyło kilku ludzi z SA w brunatnych bluzach, tylko ich przetrzyma, czy też zgodnie ze swoją szwabską naturą, przejawi zainteresowanie samochodem. Byli w cywilnych ubraniach, żeby nie zwracać na siebie uwagi, pistolety trzymali ukryte. W kancelarii wydano im papiery dyplomatyczne konsulatu, jednak mogły nie wystarczyć. Szupowiec gapił się na samochód, dostrzegł polską rejestrację, wyciągnął rękę, dając znać, by zjechali na pobocze. Ścierwo szykował się do zatrzymania. Nie dziś i nie teraz. Gablicki wdusił sprzęgło, wrzucił dwójkę i gwałtownie wystartował. Wpadł pędem między dwie ciężarówki, aż zatrąbił na niego potężny samochód. Z prawej za szybą zamajaczył zbliżający się tępy pysk pojazdu, lecz Fiat umknął w lewo, pojechał wzdłuż torów tramwajów z Nowego Portu, ulicą Szyhała prosto na Hanza Plac, ścigany gwizdami, krzykiem i wymysłami. Szupowca oraz podniesionymi pięściami jego przydupasów, S. amanów Jechali dalej w Gdańsk. Miasto tonęło w powodzi ciemno-czerwonych flag ze swastyką, zwieszających się z głównych domów i urzędów, z budynków kolejowych, choć te były przecież pod zarządem polskim. Zwisały nawet z ceglanych, strzelistych budynków Oberrealschule, biblioteki czy archiwum miejskiego. Nie mogli tutaj skręcić w lewo, bo przed szkołą był jakiś wiec. Po drugiej stronie placu wystawiono wielkie megafony, z których dobiegało szczekliwe, histeryczne pokrzykiwanie Hitlera. Z Plac szła w takt wojskowego marsza kolumna działaczy Sturmabteilung w brunatnych koszulach, błyszczących butach z cholewami i czapeczkach przewiązanych paskami pod szyją. Prowadziło ją dwóch oficerów i mały dziarski niemiecki chłopaczek, zawzięcie bijący pałeczkami wblaszany bębenek. Na widok samochodu z polską rejestracją splunął w bok, nie przerywając nieskładnego bębnienia. Przez chwilę Gawlicki poczuł ogromną chęć, by zboczyć w prawo i zahaczyć go przynajmniej błotnikiem, a przy okazji podwieść na masce kolumnę umundurowanych rzeźników, parobków i pomywaczy dodających sobie powagi brunatnymi mundurami S.A. Oh, – O, proszę, ledwie odrósł od ziemi, już goni Żydów i naszych, – mruknął Dejk, – przeklęty mały gnój, oby nie urósł, oby na zawsze został konusem. – Dzieciak, – mruknął Gawlicki, – mały i głupi, jak jego bębenek, – dodał jakby na usprawiedliwienie, pies mu mordę Wjechali w Dam, ulicę zabudowaną kamieniczkami o ostrych, a czasem schodkowatych dachach i fasadach. Jedne były duże, inne maleńkie, ściśnięte między większymi braćmi, czasem zaledwie o dwóch oknach na każdym piętrze. Minęli z prawej kościół świętego Bartłomieja, ceglany, tak jak cały Gdańsk, z wieżą ozdobioną zegarem. Dejk zauważył robotników malujących napisy na polskich skrzynkach pocztowych. Dalej, przed jakimś sklepem z wybitymi szybami, stał cały tłum Gdańszczan przetykany brunatnymi mundurkami młodych wilczków z Hitler Jugend w czarnych porciętach i krawatach. Jedni rzucali kamieniami w szyby, inni trzymali transparenty z napisem: kaufen sie nicht bei Polen. Nie kupuj u Polaków. Oczywiście gęsta nienawiść tłumu eksplodowała na samochód krzykiem, pluciem, wygrażaniem. Na szczęście Gawlicki wcisnął gaz i przejechał wzdłuż grupy, zmuszając szwabskich zgniłków i kilku mężczyzn w kapeluszach do uskoczenia na chodnik. Ktoś naplął na przednią szybę. Ślina ściekała powoli obok wycieraczki. Potem poleciał za nimi kamień albo dwa. Das sind Polaken, die jetzt ausrücken, darł się ktoś. Wir hängen euch an die Laterne. Tu są polaczki, którzy zwiewają. Powiesimy was na latarni. I wreszcie znajomy niemiecki repertuar. Niezmieniane od lat, jak zdarta płyta. Schweine, polnisze, schweine. Jechali dalej, widząc rozbijane sklepy, meble wyrzucane z mieszkań, na trotuarach stały policyjne samochody, patrole szupowców i mężczyzn w szarych mundurach z oznakami SD na rękawach, legitymowały przechodniów, niektórych zatrzymywały i kazały im stać pod ścianą z podniesionymi rękoma. Minęli dom czeladników murarskich z restauracją Friedricha Boystera. Kamienicę zwieńczoną tak długim żegaczem, że zdawać by się mogło, iż tylko cud sprawił, że nie runął na ziemię. Zaraz potem przejechali nad kanałem Raduni. Sierżant zwolnił, bo zagłębili się w gąszcz uliczek i małych, sypiących się kamieniczek przy ulicach Grosse Nonengaze. Oraz równoległych Fisza Gaze i Nunenhof. Tu zaraz z boku stał kościół świętej Brygidy. Ceglany, wyniosły, ale z wieżą, która w ogóle nie pasowała do dostojnego ceglanego gotyku świątyni. I nagle, kiedy już mieli skręcać w prawo. Nawrócić wreszcie na drogę do komisariatu, wyskoczył przed nimi szupowiec z gromadą żołnierzy w mundurach i hełmach zmobilizowanej policji gdańskiej. Zamachał lizakiem, szedł na kolizję. Jedź, jedź! warknął Dejk. Potrącimy go w razie. Tak myślę. Ręka sierżanta Dejka już od kilku minut spoczywała na rękojeści Wisa. Wyszarpnął pistolet, podniósł go i przeładował. Gablicki prół prosto na policjanta, aż ten rzucił się w bok, miotając przekleństwa, a wtedy Dejk pokazał mu broń przez okno. Taki widok zawsze chłodził gorliwe niemieckie łby. Skręcili wreszcie w prawo na plac Dominikański, gdzie była hala targowa wzniesiona na ruinach dawnego klasztoru, zdobiona licznymi wieżyczkami i sterczynami na zaokrąglonym dachu. Jechali dalej przez Holzmarkt. Targ drzewny, pełen wojska, zwłaszcza koło Krieger Denkmalu, obelisku żołnierzy gdańskich zabitych w pruskich wojnach zeszłego wieku. Maszerowały tu równą falą oddziały SA i nowo sformowanej Heimwehr Danzig, a w wojskowych szarych mundurach, w hełmach i czapkach ozdobionych trupimi czaszkami i z takimi samymi opaskami na rękawach. Defilowali obok pomnika pod czerwono-czarnym sztandarem, gdzie trupia czacha wpisywała się w swastykę, a na czarnych pasach widniały na przemian błyskawice i stylizowane gotło Gdańska z koroną i dwoma krzyżami. Przechodzący i zgromadzeni Gdańszczanie reagowali zbiorowym szaleństwem, witali ich krzykiem i podniesieniem ręki w pozdrowieniu dla Hitlera. Dejk Zapatrzył się na ich poważne mordy, trzymając nisko, gotowy do strzału pistolet. Na szczęście przejechali przez wiadukt nad główną linią kolejową, gdzie mogli oglądać zainstalowane tutaj przeciwlotnicze reflektory. I wreszcie, nowe ogrody: 27. Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w wolnym mieście Gdańsku. Ulga, ocalenie. W tym wrogim mieście każdy urząd, każdy gmach zdobiony białym orłem w koronie był przecież małym kawałkiem Polski. To był duży trzypiętrowy dom zaraz za kamienicą Zwierzyczką niemal na wprost ponurego gmachu Gdańskiego Senatu niczym dwóch śmiertelnych wrogów po obu stronach ulicy Komisariat miał dwie bramy jedną na początku drugą pośrodku Do tej ostatniej podjechał Gawlicki skręcił i ustawił się na wprost wrót zdobionych orłem w koronie Jezus Maria mam nadzieję że czekają otwierajcie zatrąbił głośno Donośnie długo. Dejk zobaczył, jak od strony ponurego i ogromnego gmachu sądu biegnie na nich fala policjantów i Esamanów. Rany boskie szybciej. Dejk odbezpieczył pistolet. Gablicki rozpiął kaburę i wydobył swój. I wtedy brama drgnęła, otwarła się powoli, majestatycznie. W półmroku ujrzeli wąsate oblicze dozorcy Wesołowskiego i kiwającą na nich rękę. Gawlicki wrzucił pierwszy bieg, wjechał do środka na otoczony murem placyk na tyłach komisariatu. Odetchnął. Na górę, na górę, szanowni panowie! gadał dozorca. Bo tutaj źle stać, Niemcy wyszeptał, przesłaniając usta palcem wskazującym. Za drzwiami w holu czekała na nich cała delegacja. Był radca Wiesław Arlet, był pełniący chyba dyżur Antoni Zalewski. I najważniejszy z nich wszystkich: szef Wydziału Wojskowego Wincenty Sobociński z uśmiechniętą twarzą. Panie pułkowniku, sierżant Gablicki melduje przybycie z samochodem ze składnicy. Świetnie, przyjaciele, broń jest gotowa. Przywieźliśmy ją samochodami dyplomatycznymi. Zatem pakujmy i jedźmy. Zaraz, panowie! jęknął Arlet. Nie tak szybko. Panie pułkowniku, niech pan wytłumaczy. Załadujecie wszystko po zmierzchu. Niemcy obserwują nas ze wszystkich stron. Zniesiemy skrzynię w nocy. Panie pułkowniku, mam nadzieję, że macie te zagubione zapalniki. Sam je przywiozłem dziś rano. Pod własnym siedzeniem. Ja jeszcze proszę, rzekł trzęsący się Arlet, ładujcie to wszystko. Po cichu. Tu są drewniane powały, słychać każdy krok, łupnięcie. Na mur beton mamy podsłuchy w budynku. Tak mi się widzi, że najlepiej będzie nosić skrzynię boso mruknął Wesołowski. Po cichu. Nie bójcie się, panowie żołnierze, ja pomogę. Będzie zrobione rzekł Sobociński. A teraz chodźcie zagarnął ich ramionami. Zjecie coś ciepłego i wypijecie. Po kielichu, eh? Na odwagę po tym wszystkim. Pijane? Będą jechać? Powiedział Arlet. Panie radco, idź pan pisać raporty do domu, do żony, jeśli pan skończył dziś pracę i nie ma dyżuru nocnego. A wy panowie. Za mną. Pan major kazał nam wracać zaraz, zaoponował Dejk. – Wojna już nawet nie wisi na włosku, już pędzi. Wyjedziecie przed świtem. Nic nie poradzę. Sobociński podszedł do okna, odsunął firankę. Zobaczcie sami, sierżancie, kordon szupo przed bramą. Czatują tylko na wasz furgon. Musimy poczekać, aż szwaby się uspokoją. Gawlicki zerknął przez ramię podpułkownika i przygryzł zęby. Na Westerplatte czekali na te cholerne zapalniki i LKM -y jak na zbawienie. Rufowa ładownia pancernika schleswig holstein godzina 20:41. Jak długo będą nas tu trzymać, kiedy wyjdziemy? Krzyczał Matt Heinrich Denker, wspierany przez pozostałych. Wypuśćcie nas, chociaż na chwilę! Siedzieli stłoczeni w rufowej ładowni pancernika, która powoli zaczynała przypominać piekło. Pal diabli, że śmierdziało potem brudem i żelazem ciągle brakowało powietrza żołnierze siedzieli w podkoszulkach i bez spali na plecakach na kocach dysząc z otwartymi ustami jak ryby wyrzucone na brzeg i ocierając słony pot z czoła i oczu Otwórzcie chociaż drzwi dla powietrza Nie ja was tu trzymam zagrzmiał z wysoka Matt wolf wysoki Najwyższy chyba w całej kompanii, który razem z Matem Abicem pilnował schodni na górę. Był rozkaz, żeby nie wyłazić. To siedźcie na tyłkach, jak kazali. Cały dzień w puszce. Lepiej byłoby w grobie. Zawołał ktoś, inny gwizdnął. Wolf zmarszczył brwi. Kto gwizdał? Wypalił. Przedstawię go do raportu. Kto? Jak zwykle nikt się nie przyznawał, choć Wolf dałby głowę, że zrobił to ten cwaniaczek z miodem w uszach Jakobs. Milczeć! Uspokoić się! Nadal zagradzał przejście. Jak dorwę tego, kto był winny, tydzień będzie szorował kible. Nagle drzwiczki na końcu schodni szczęknęły, otwarły się, przepuszczając nie tylko światło, ale i powiew ożywczego powietrza. Żołnierze skupili się przy schodach, głowy podniosły się do góry. Do ładowni schodził dowódca plutonu porucznik Dietrich Rauch. Powoli, jakby z namysłem, minę miał wcale niewojenną. Baczność! krzyknął Wolf. Spocznij, machnął ręką porucznik. Chłopcy, ogłaszam alarm. Zebrać sprzęt i ubrać się. O 21.30 nasza marine strostrup kompanii zostanie wyokrętowana. Wchodzimy do akcji. Ruszajcie się! Podniósł się chór głosów, łoskot, kiedy w ciasnocie żołnierze z plutonu pionierów rzucili się do swoich posłań, aby wyciągać złożone w kostki bluzy mundurowe, pasy, składać koce, przecierać hełmy. Ruszać się! Mat Wolf sprawdzał, jak sobie radzą. Żebym nikogo nie musiał popędzać. Co, Rudy? Dla ciebie mam wystosować specjalne zaproszenie pocztą? żebyś ruszył z miejsca swój jedwabny tyłeczek? Rudy Szak, najmłodszy żołnierz kompanii, stał pod żelaznym wspornikiem, jakby to wszystko wokoło rozgrywało się o wiele za szybko. Wolf chwycił go za ramię. Opanuj się. Co się z tobą dzieje, chłopie? Ładuj się w mundur. Rudy zmiał w ręku jakąś kartkę, machinalnie wcisnął ją na siłę do kieszeni, przełknął ślinę, aż poruszyła mu się grdyka. — Ta dziewczyna, o której ci mówiłem, wtedy... pamiętasz ona? — Chłopie, znajdziesz sobie w Gdańsku dziesięć innych. — Jak śmiesz, ona... ona jest w ciąży, wybuchnął Rudy. Właśnie napisała, odebrałem list jeszcze w kłajpedzie. — O, to żeś wpadł. No, nie ty pierwszy, nie ostatni. Co teraz? Ona się boi, jeszcze nie powiedziała rodzicom. — Kiedy się jej to zrobił, brachu? Jej brat mnie zabije co ty chrzanisz nie kompromituj naszej kompanii to co mam zrobić wkładać mundur hełm i brać broń i co co dalej dalej wykonujesz rozkazy jak zwykle potem pomyślimy co z tą twoją no jakiej tam nawet nie mówiłeś jak się nazywa Heilin, tak, tak, Ailin. Bierz broń i pakuj się na górę. Gdańsk, Schüsseldam 53, trzy godziny wcześniej. Gedania teater przy Schüsseldam 53 był małym, podłym kinem dla robotników, murarzy i tragarzy. Łatwiej tu było zgubić zęby, niż zrozumieć dialogi, zagłuszane przez pijaną publiczność, przekrzykującą się w czasie seansu, komentującą wydarzenia na ekranie i bijącą brawo w najmniej spodziewanych momentach. Dziś jednak sala świeciła pustkami. Gdańszczanie wylegli na ulicę podziwiać parady oddziałów SS i SA, wieszać flagi, rzucać kamieniami w żydowskie i polskie witryny. A ci, którzy mieli głowę na karku, stali w kolejkach po chleb, konserwy i jarzyny. Oblegali sklepy, chcąc zgromadzić zapasy na czarną wojenną godzinę. Chorąży Jan Gryczman i plutonowy Piotr Buder siedzieli w prawie pustej sali, gapiąc się w ekran, na którym kurduplowaty Heinz Rüman awanturował się, zastawszy Christel Mardin w niedwuznacznej sytuacji z przylizanym kamerdynerem. Buder niczego więcej nie rozumiał, bo z niemieckiego znał tylko komplet słów, który każdy żołnierz z załogi Westerplatte poznawał w ciągu miesiąca służby. »Halt! Papiere Du Polakę i nieśmiertelne polnische Schweine!« Film nosił tytuł Dea Florentinea Hut. W Polsce wyświetlano go jako ślub z przeszkodami. Byli oczywiście po cywilnemu. Kwadratowy buder wciśnięty w powycieraną kraciastą marynarkę z oprychówką nasuniętą na czoło, szuchy gryczman w bluzie jak zwykły portowy bufka. Który ma <noise> wolne w sobotę. Cóż, wyjście do Gdańska w polskim mundurze mogło się skończyć bijatyką, a już obowiązkowo szykanami. Tak naprawdę, zresztą wcale nie zamierzali oglądać filmu za pięć guldenów, ale chcieli przeczekać spokojnie zamieszanie na ulicach, aby dyskretnie i cało wrócić do składnicy. Nagle jednak film się urwał, zobaczyli biały ekran, a z głośników rozległ się głos prezentera. Alle Mitglieder der Partei Behörden zum Ausgang bitte. Wszyscy członkowie władz partyjnych proszeni do wyjścia. Idziemy. Gryczman trącił kolegę w ramię. Jeszcze zapuścisz tu korzenie. Nie będę hajlował tej niemieckiej hołocie. Dziś u nich święto. Rządzą ulicą S. Man z gdańską ulicznicą. Ciszej. Niemcy słyszą, patrzą. Zaraz wstaną. Chcesz mordobicia? Z przednich rzędów już obracały się ku nim niechętne głowy, złe oczy, ponure wejrzenia. Nieliczni bywalcy kina dobrze rozpoznawali polską mowę. Buder wstał potężny, ponury jak dąb w listopadzie. A no chodźmy, na jasnych hier, już na nas łypią. Wyszli na Schüsseldam obramowaną kamieniczkami o wielkich oknach. Na szczęście była prawie pusta. Tu i tam snuli się przechodnie. Nigdzie jednak nie widać było patroli policji, ani tej drańskiej chamskiej SA. Spróbujmy obejść stare miasto, powiedział Gryczman. Ruszyli w stronę kanału Raduni, minęli Kanzelhaus, dom galeriowy, pochylony i poprzekrzywiany ze starości. Byli już blisko mostu, kiedy z lewej, z nadwody doszedł ich krzyk. A żeby było dramatyczniej, krzyk po polsku. Jezus, Maria! Ktoś wrzeszczał. Napad, napad. Buder skoczył pierwszy. Na skrzyżowaniu przed mostem, w miejscu, gdzie wzdłuż kanału raduni szła spokojna uliczka Hohesagen, urozmaicona opadającymi do wody ogrodzonymi ogródkami, pod ścianą kamieniczki dwóch mężczyzn w garniturach biło. Listo nosza. Polaka sądząc po błękitnym mundurze i okrągłej czapce z trąbką i orzełkiem, która właśnie potoczyła się aż na schodki. Starszy, posiwiały mężczyzna dostawał raz za razem, nawet nie próbował nawiązać pojedynku z czerstwym, pleczystym napastnikiem. Człowiekiem, który z wysokości niemieckiej pogardy bił jak zawodowy bokser, prawy prosty, lewy sierpowy, łokcie blisko przy ciele, pięści osłaniają szczękę. Po każdym ciosie głowa listonosza odskakiwała w tył, a plecy uderzały o mur. Nie bronił się jednak, tylko krzyczał. Krwawił i poplamionymi posoką palcami osłaniał ciężką, skórzaną torbę na listy, jakby nawet w tej ostatniej, rozpaczliwej godzinie chciał wykrzyczeć napastnikom w twarz, tylko nie w pocztę. Nie w pocztę, błagam. Drugi z atakujących nie brał bezpośredniego udziału w walce. Zastawiał listonoszowi drogę ucieczki, prężąc pięści i wymachując nimi jak wiatrakami. Hehe, szlagen, krzyczał. Bić Polaczków. Gryczman chciał chwycić Budera za rękaw. Ostatecznie Dąbrowski przykazał im, jak Bóg ojciec, żadnych zwad po drodze. Niestety złapał powietrze. Buder wyskoczył już do przodu, spadł na plecy pierwszego napastnika i krzyknął. Po swojemu, po wileńsku, po polsku. A fangę chcesz, porszuku szwabski? Wyzwany od razu obrócił się przodem do Budera. To był paskudny rodzaj Niemca. Wysoki, postawny, świński blondynek z wodnistymi oczami pełnymi pogardy i szyderstwa głębokiego jak ocean. Od razu wyskoczył do Budera, przybliżając zaciśnięte pięści do twarzy. Ich schlage, weil ich es Polake. Bije, bo lubię, Polaczku, wykrzyknął, waląc sierpem nieco od dołu. Myślał, że rozegra to wszystko jak na jakimś bokserskim ringu, ale na to buder był za sprytny. Załatwił go w mig po wileńsku, pokresowemu. Normalnie, zrazy bite po Gdańsku. Sposób budera był prosty. Łeb i brzuch osłonił szczelnie, bo jakby fryc trafił, toś już przepadł. Zniżyć się nisko i nagle z boku kop w jaja. Nie trafił, ale starczyłoby, blondasek opuścił gardę, i wtedy poszła fanga w łeb. Z boku. I jeszcze jedna, i raz, zarazem. Niemiec zawył, zakrztusił się parskając śliną, i wylądował na tyłku, na plecach. A wtedy buder dowalił mu dwa szybkie. Pionowo w dół, z bliska, w szczękę i w nos. Du, loch wyjęczał tamten ty dupku. Krew z przetrąconego nosa trysnęła na boki, zapaprała wredną, blondaskową gębę. Pogarda i pewność siebie uleciały jak z przekłutego balonu. A jego kompan po prostu uciekł. Popędził w górę kanału Raduni, drąc się w niebo głosy, jakby goniło go stado diabłów. Polaken, di Polen schlagen mich! Polaczki, Polacy mnie biją. Gryczman chwycił za ramię i podniósł zakrwawionego listonosza, który wciąż przyciskał do piersi pękatą torbę na listę. — Pertek! Panie Pertek! — wykrzyknął. — Co to za awantury z Niemcami? — Jakie tam awantury! Czterdzieści lat tu już mieszkam! — wykrztusił listonosz. — I cały czas pogarda za tyle lat pracy. — Poznajesz pan nas? Jestem Gryczman z placówki, ze składnicy, a to Piotruś Buder. — O! — no jakbym nie poznawał, dziękuję, ale chodźmy stąd, zaraz Niemcy się zbiegną. Proszę, pomóżcie. Buder bez słowa włożył Listonoszowi czapkę na głowę, poprawił ją i poklepał go po plecach, aż tamten jęknął. Oj, powoli, pomaleńku, zdrowo, oporządzili. Za mną. Gryczman pociągnął ich w górę hoezagen wzdłuż poszarpanej ściany większych i mniejszych kamieniczek. Z prawej w ogródkach nad kanałem raduni rósł szczypior koper i czasem pomidory na sznurkach suszyły się gdzie gdzieniegdzie białe płachty prania. Miał rację, bo za nimi narastał gwar, na górze otwierały się już okna kamieniczek, wyglądały z nich potargane głowy mężczyzn i zawinięte w chusty kobiet. Tu, w prawo, zaraz schowamy się nad kanałem. Spieszyli w stronę starych koszar artylerii, ciągnąc i podpierając utykającego listonosza pertka. W końcu skręcili do jednego z ogródków, ukryli się za prześcieradłami suszącymi się na sznurkach. Trochę to było śmieszne jak z taniej komedii, ale nikt chyba ich nie widział, bo uliczka była pusta i cicha. Buder Zmoczył chustkę w kanale, wyżął ją i przyniósł, aby listonosz mógł doprowadzić się do porządku, zetrzeć krew, przygładzić siwe włosy i wąsy. Co to się porobiło, panie Gryczman? Jęknął Pertek. Od zawsze tu mieszkam i odkąd widzę tę brunatną zarazę, wiem, że to oznacza wojnę i nieszczęście. Panie Antoni, nie macie łatwego fachu. A kiedy on był łatwy? Chodzić z tą torbą, to. Teraz zaraz wszyscy z podełba patrzą, ci z S.A. I jak się im nie zahajluje, to biją. Ale mnie by ręka uschła, gdybym ją wyciągnął w ich szwabskim pozdrowieniu. Całe miasto szykuje się do wojny. Chodzą patrole, już nawet nie z Szupo, tylko SS-owcy. Dinst. Wszyscy żyjemy jak w oblężeniu. Mamy nocne dyżury na poczcie i w urzędach kolejarze tak samo. A wiecie... Niektóre pociągi już zawieszono, bo w pszczółkach tak kontrolują na granicy, że aż strach. Do samych kości do gołego przetrzepią. Buder otrzepał mundur listonosza z pyłu, wyczyścił plamy. Panie Pertek, powiedział. To może co? Kielicha? Na odwagę? Co pan gadasz? Ja jestem na służbie, uniósł się Pertek. Ja muszę zaraz iść. Na pocztę główną na heweliusza. Listy na pocztę pan nosisz. Nie do adresatów? Zdziwił się buder i klepnął w torbę. — Oj, jęknął Pertek. Ostrożnie, panie wojskowy, jeszcze wy, wybuchnie. Co wybuchnie zdrętwiał Gryczman. Ja tam granaty mam, wyszeptał konspiracyjnie stary. Pan dyrektor michoń kazał nam znosić. To co mi tam noszę? Nie wejdą łatwo, szwaby do budynku, a i dlatego muszę iść. Panowie sami nie wiecie, jak dziękuję i, i podziękuję, jak będzie sposobność. I nie, nie odprowadzajcie mnie, to już niedaleko. Zasalutował po wojskowemu, oddalił się, pozostawiając zdumionych żołnierzy, chorążego i plutonowego, kręcących głowami. Westerplatte. Nowe koszary, pomieszczenia dowodzenia, godzina 18:55. Dwie godziny później już w mundurach Buder i Gryczman zameldowali się przed zmęczonym obliczem kapitana Dąbrowskiego. W składnicy w nowych koszarach, w pokojach dowodzenia we wschodnim skrzydle, nad ukrytą w podziemiach wartownią numer 6, zasalutowali. Siadajcie i mówcie. Zachęcił kapitan. Rozsiadł się wygodnie na krześle, odchylając się lekko do tyłu. Melduje, że cały Gdański jest pełen niemieckiego wojska, patroli policji i SA. Biją naszych, wyszukują kto Polak na ulicy. Sami uratowaliśmy Pertka z poczty polskiej przed mordobiciem i dintojrą. i dwóch Niemców przetrzepaliśmy. Proszę o poważny wojskowy raport. Dąbrowski się skrzywił. Co wy mi tu wstawiacie zagadki, panie Plutonowy, jak jakiś cesarsko królewski pierdoła nie pod oficer Rzeczypospolitej? Mam kazać wam odmaszerować na nocną wartę? Tak jest, przepraszam, zmieszał się Budry. Ja tylko melduję, że przeprowadziliśmy rozpoznanie nowego portu i Wisło ujścia. Podjął bez wahania Gryczman, a także Gdańska, na ile się dało. Wszystkie bramy do nowego portu są obsadzone przez patrole SA i policji z bronią długą. Tak samo do Wisła Ujścia i Mewiego Szańca dojścia nie ma. Sprawdzają papiery, odsyłają twierdząc, że to ćwiczenia policji. Na ile mogliśmy dojrzeć, są tam oddziały wojskowe, głównie rezerwy policji i tej nowej formacji Heimwehr Danzig. Tacy z opaskami na rękawach nie mają ciężkiej broni, tego jestem pewien. Co w Gdańsku? Pobito polskich robotników w warsztatach w Troil. S.A. czeka tam przy bramie na Polaków i leje wychodzących. Na moście kolejowym widzieliśmy baterie reflektorów. W brzeźnie wojsko na plaży. Pełno patroli. Chodzą w nich nie tylko ci z S.A. Widzieliśmy nową formację S.S. Wachsturmbahn. Zdaje się, że dowodzi Kurt Eiman Łobuzisko ze Śląska, mruknął Buder. Gadają, że jakiś mieszaniec, myślnik. Wy się lepiej nie odzywajcie, Plutonowy, mruknął Dąbrowski. A więc oglądaliście prywatne wojsko Forstera i Hildebranta? W nowym porcie widzieliśmy łodzie z żołnierzami. Coś, pewnie broń, ukryte jest w spichlerzach firmy Anker i w magazynach, bo są zamknięte i pilnuje ich policja. Pewnie mają armaty. Nigdy wcześniej tak nie bywało. Tak samo w Wisło-Ujściu. Jakieś szczegóły? Ilu ich? Choćby szacunkowo. Nie wysłałem was do cholery ciężkiej na spacer. Melduję, że w Wisło-Ujściu są działka. Gryczman wyręczył kompana. Stwierdziliśmy to osobiście, wracając dziś z Gdańska. W bramie fortu Weichselmünde stał duży ciężarowy samochód. Na nim dwie długolufowe armaty, a więc przeciwpancerne. Obok obsługa w mundurach. Mogą to też być działa przeciwlotnicze to, to wszystko. Dziękuję w takim razie za postawę. Kapitan wstał. Proszę sporządzić jak najszybciej raport na piśmie dla dowódcy. Pomoże wam w tym zdunkiewicz. Odmaszerować. Wstali. Zasalutowali. Gryczman wyprężony jak struna. Dąbrowski nie miał czasu poświęcać im więcej uwagi. Tuż obok, w pokoju podoficera służbowego czekała go odprawa dowódców wart. Sam ją wyznaczył na godzinę siódmą wieczór, a była dziewiętnasta jedenaście. Obciągnął poły kurtki, wszedł do pokoju obok, gdzie czekali wezwani, podporucznik Kręgielski nieduży i szczupły, z poczciwym otwartym obliczem, szeroki, tęgawy, chorąży szewczuk pod czarniawym wąsem, w mundurze aż błyszczącym od wyczyszczonych jak lustro guzików i klamer, zanim jeszcze sierżant ziomek. Powstali i zasalutowali na widok kapitana wszyscy w mundurach garnizonowych z bronią boczną. Panowie, nie ma czasu. Wypalił prosto z mostu Dąbrowski. Za chwilę mamy odprawę wartowników, a ja zmieniłem dziś cały tok służby. Wszystkie rozkazy dostaniecie na piśmie po spotkaniu. Ponieważ nie ma komendanta, ja przejmuję jego obowiązki. Ze względu na sytuację i okoliczności wizytę ciężkiej jednostki wroga, zdecydowałem się wzmocnić nasze posterunki zewnętrzne kolejnymi żołnierzami. Dziś w nocy służba na każdym będzie pełniło trzech ludzi. Szef kompanii wyznaczy i przyśle na odprawę wart wyznaczonych żołnierzy. Zarządzam też wystawienie pełnych obsad w placówkach fort, wał, prom i przystań. Zaczerpnął powietrza, jakby się dusił. Na dowódcę warty wyznaczam podporucznika Kręgielskiego, na zastępcę chorążego szewczuka, na podoficera służbowego sierżanta Ziomka. Oficerem rontowym będzie chorąży Gryczman, ale. Ja sam będę czuwał i obchodził posterunki. Na placówkach obowiązuje pogotowie do odwołania. Niech nikt nie śpi. Wszystko, sami rozumiecie. W związku z tą wskazał kanał portowy, wizycą pełną niemieckiej kurtuazji na wypadek, gdyby szlezwik nie chciał wypłynąć. Mamy szykować się do abordażu, panie kapitanie? zapytał wysoło kręgielski. Tak. Razem z matem Bartoszakiem na czółnach. Skup się, proszę cię, mały. Inaczej zmienię rozkaz, i zamiast dowodzenia wartą, będzie cię czekała poważna praca. Tabele, raporty. Wiem, że uwielbiasz papiery. Do następnej zmiany. Tak jest. Z za okna dobiegł szum. Zbliżał się szybko. Przed samymi koszarami przeszedł w przeciągły jęk silnika. Dąbrowski go poznawał. Janek, zamknij okno. Sierżant poderwał się, zatrzasnął aż zabrzęczała szyba, przekręcił klamkę. Wszystko, co zarządziłem, ma związek z faktem, że cały czas możemy spodziewać się niemieckiej prowokacji względem składnicy. Jeśli Hitler chce pokazać, że zajmie Gdańsk bez wystrzału, to znajdzie nas gotowych. Jakieś pytania? Co z zapalnikami do działa, panie kapitanie? Odezwał się Szewczuk. Ogniomistrz Piotrowski prosił mnie, żebym to zgłosił. Jest ich za mało. W razie jakiegoś rejwachu mamy tylko ze sto parę sztuk. Major i ja podjęliśmy już odpowiednie kroki. Wszystko musi się skończyć dobrze. Powiedzcie Piotrowskiemu, że zapalniki nadejdą jeszcze przed wojną. Ktoś szarpnął za klamkę do pokoju dyżurnego. Wszedł major sucherski. O ile jego mundur był jak spod igły, o tyle sam komendant sprawiał wrażenie, jakby przed chwilą zobaczył ducha. Pobladły, drżący, spocony, o pociemniałych oczach, patrzył wszędzie rozdygotanym wzrokiem: na ściany, na drewnianą boazerię, na plakat z bagnetem. Nie damy się odepchnąć od Bałtyku na oficerów i podoficerów i tylko Dąbrowskiemu nie poświęcił uwagi. Czytałem rozkaz pana kapitana, oświadczył prosto z mostu i wykonał szeroki ruch ręką, jakby przekreślał go w powietrzu. Jest podyktowany względami bezpieczeństwa, ale zmieniam go i przywracam dawny rozkład służby wartowniczej. Jeśli są pytania, słucham, jeśli nie, żegnam. Za pół godziny widzimy się na odprawie wart. Skontroluję wszystko osobiście. Zapadła cisza. Kręgielski zerkał skrycie na kapitana. Szewczuk tarł szczękę. Ziomek siedział bez ruchu. No, na co czekacie? zawołał Sucharski. Odmaszerować mi zaraz. Poderwali się, trzask, szuranie krzeseł, potem kroki do drzwi. Ale Sucharski nie wyszedł Nie mógł, bo kapitan Dąbrowski zastąpił mu drogę Dlaczego? Powiedział jedno słowo, ale i to było o jedno za dużo Komendant nie rozdrażnił się jednak Podniósł zaciętą, bladą twarz Jakby gotowy do obrony Kuba Wiem, masz prawo się złościć Przy podoficerach, przy wszystkich Ale to rozkaz samej góry nic nie rozumiem. Niemcy sprowadzają tu pancernik. W Gdańsku mobilizacja. Wszystkie szczekaczki plują na nas, na Polskę, na składnice. A my mamy zachowywać się jak, jak zwykłe. Zwy, zwykłe. zająknął się ze zdenerwowania. Cywilne prukwy. Mamy zachować spokój, żeby nie drażnić Niemców. Chcesz zacząć wojnę o Gdańsk? Z kompanią wartowniczą? Czy Dejk i Gawlicki wrócili? Ja mam to wiedzieć? Ciebie zostawiłem tutaj. Czyli nie byłeś w komisariacie, zatem gdzie? To moja <laughs> ważna sprawa. W taki dzień dowódca jedynej polskiej placówki oddala się na godziny przed... przed atakiem. Sucharski poprawił rogatywkę, a właściwie to nasunął ją głębiej na czoło. Właśnie... Dlatego wyznaczyli nas tutaj dwóch. Powiedział takim tonem, jakby chciał stwierdzić o dwóch za dużo. Daj spokój, Kuba. Każdy ma jakieś słabości. Musiałem pożegnać się. Z nią? N nie za późno? Z Wiktorią. Jesteśmy w takim miejscu, w takim czasie, że nie wiem, czy jeszcze ją zobaczę. I przyjechała aż tutaj? Tylko po to? I kto to mówi? Kuba? Ile na ciebie czeka dziewczyn? W Gdyni, w Gdańsku? Odczebrze się, nie mam czasu. Odwrócił się i wyszedł sztywny. Nie pierwszy raz komendant podrywał autorytet Dąbrowskiego przy załodze. Po chwili do kapitana doszedł chrzęst kroków, oznajmiający, że warty ustawiały się w przepisowym dwuszeregu, od prawej do lewej. Warty dowodzone przez podoficerów, warty główne pogotowie. Usłyszał najpierw spocznij, potem baczność, potem przyciszone meldunki stanów liczebnych kolejnych pododdziałów, na koniec dowódcy wart do mnie. Wreszcie padła komenda: warty odmaszerować. Zaczęło się czuwanie. Oczekiwanie na pierwsze oznaki burzy. Dąbrowski wyciągnął papierośnicę, strzelił zapalniczką, zaciągnął się gdańskim papierosem marki derby. Przypomniał sobie chwilę, kiedy jeden, jedyny raz Sucharski w przypływie koleżeńskiej szczerości, choć nigdy nie pili, pokazał mu fotografię narzeczonej Wiktorii Krotochwil. Poznałem ją na balu maskowym w Brześciu sama arystokracja wiesz, kuba mówił konspiracyjnym szeptem nieszczególna panienka jak zresztą sam major może dlatego do siebie lgnęli i dla takiej sucharski przerwał służbę pozostawiając zastępcę z pancernikiem na głowie a już najgorsze z tego wszystkiego było nawet nie to, że zaczynali wojnę bez zdwojonych wart i pogotowia, ale że Gawlicki i Dejk dotąd nie wrócili z zapalnikami. Działo, stało bezczynnie w garażu.